Uwaga, ten film może zawierać treści polityczne. Warszawskie inwestycje. Witamy serdecznie na dzisiejszej konferencji prasowej, podczas której nastąpi podpisanie umowy na bardzo wyczekiwaną przez mieszkańców inwestycję, a mianowicie na park linearny nad tunelem południowej obwodnicy Warszawy. Są dziś z nami Rafał Trzaskowski, prezydent miasta stołecznego Warszawy. Dzień dobry Państwu. Witamy również Magdalenę Muchowską, dyrektorkę, koordynatorkę do spraw Zielonej Warszawy. Witamy również Ewę Janczar, przewodniczącą Komisji Ładu Przestrzennego Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Witamy przedstawicieli władz dzielnicy Ursynów na czele z burmistrzem Ursynowa Robertem Kępą. Witamy również Olgę Rosłoń-Skalińską, zastępczynię dyrektorki Zarządu Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy, a także przedstawicieli wykonawcy firmy Palmet. Są to Marek Stefański, współwłaściciel firmy, członek zarządu, a także Bartłomiej Gasparski. Panie prezydencie, przekazuję głos. Dzień dobry Państwu. Zazieleniamy stolicę. Bardzo się z tego cieszę, że dzisiaj możemy Państwu opowiedzieć o tym, co będzie nad tunelem, dlatego że czekaliśmy na tę decyzję od wielu, wielu miesięcy. Warszawa w 40% jest zazieleniona, ale ponieważ mieszkańcy przez cały czas dbają o to i zabiegają, żeby tej zieleni było więcej, w związku z tym zazieleniamy całą stolicę. Tworzymy przeróżnego rodzaju nowe parki, właśnie takie parki linearne jak ten. To jest rzecz bez precedensu, dlatego że ponad dwukilometrowy park w bardzo trudnym miejscu, dlatego że nad tunelem obwodnicy Warszawy. Państwo pamiętacie, ile było na ten temat rozmów, ile uzgodnień, no ale w końcu udało się, ten park będziemy konstruowali. Co więcej, ta inwestycja została podzielona na etapy, tak żebyśmy mogli te etapy oddawać po kolei. W związku z tym mam nadzieję, że już w 2025 roku te pierwsze etapy będą zrealizowane, a w 2026 roku cała inwestycja. Ponad 1000 drzew, setki tysięcy krzewów. Jak Państwo widzicie też na tych wizualizacjach, bardzo różne funkcje, tak żeby wszyscy mieszkańcy Ursynowa mogli z tego parku skorzystać. I bardzo się cieszę, że dzięki wspólnym zabiegom i naszym w ratuszu, i dzielnicy, ale oczywiście również radnych Zarządu Zieleni udało się te inwestycje przygotować i że już niedługo warszawiacy będą mogli się nią cieszyć. Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy byli zaangażowani w ten projekt, dla samego Zarządu Zieleni oczywiście, z panią dyrektor na czele, a również dla pana burmistrza. Wiele, wiele godzin na temat tej inwestycji żeśmy przegadali. Również jeżeli chodzi o finansowanie, bo znacie państwo strukturę budżetu, nie było to łatwe, no ale udało się na szczęście te pieniądze wygospodarować. Kto wie, jeżeli będzie lepsza kondycja budżetowa miasta, na to wszyscy liczymy już w najbliższych miesiącach. Mamy nadzieję, że ten projekt będzie mógł być jeszcze bardziej ambitny. No i podziękowanie oczywiście dla radnych zarówno miasta, jak i dzielnicy, którzy bardzo mocno o ten projekt zabiegali. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękujemy. Zapraszam radną miasta stołecznego Warszawy Ewę Janczar. Panie prezydencie, ja również bardzo serdecznie dziękuję za to, że mogliśmy rozpocząć tą inwestycję. W dniu dzisiejszym ona właśnie będzie się materializowała. Początek 2017 rok, kiedy udało się wprowadzić pierwsze pieniądze do budżetu, około 10 milionów złotych, i ten rok, gdy we współpracy z panem prezydentem udało się wygospodarować i wprowadzić do budżetu, Rada Warszawy wprowadziła do budżetu 33 miliony na te inwestycje. To jedna z najważniejszych inwestycji, jeśli chodzi o Warszawę. Także bardzo dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w jej przygotowanie. Spodziewamy się pierwszych efektów już w przyszłym roku, a finał w 2025. Też chciałam podkreślić, że współpraca z panem prezydentem, ze służbami urzędu, jeśli chodzi o Radę Warszawy i zabezpieczenie środków finansowych w budżecie na różne inwestycje dla Ursynowa, uważam, że jest bardzo dobra. Nigdy nie było problemów z tym, aby kiedy była taka potrzeba, żeby takie środki
zabezpieczyć. Też cieszy mnie to, że ten sam wykonawca jest tego parku, który projektował, to z mojego punktu widzenia znacznie może usprawnić proces, nie ma wątków interpretacyjnych, wybuduj, zaprojektuj i wybuduj, to właśnie jest ten dobry model. I tak się tutaj właśnie stało, że jest ten sam wykonawca, który jest projektantem. Jeszcze raz serdeczne gratulacje dla wszystkich zaangażowanych i bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj tę inwestycję rozpoczynać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. A teraz głos zabierze burmistrz Zielińca Ursynów, pan Robert Kępa. Szanowni Państwo, jeśli mogę opisać jakoś swoje uczucia w dniu dzisiejszym, w momencie podpisywania umowy na największy projekt inwestycyjny na Ursynowie od wielu, wielu lat, to na chwilę obecną powiedziałbym, że jest to uczucie satysfakcji, a mam nadzieję, że w 2025 nadejdzie ten moment spełnienia, kiedy już inwestycja zostanie całkowicie zrealizowana. Nie ma co wracać do historii, że tak naprawdę mogliśmy już dawno ten park mieć, gdyby w 2013 roku zamiast zajmować się pseudoreferendami, ówczesne władze dzielnicy Ursynów zajęłyby się przygotowaniem i rozmową na temat tego, żeby ten park stał się częścią inwestycji związanej z budową tunelu południowej obwodnicy Warszawy. Cieszmy się tym, że doprowadziliśmy do takiego momentu w 2023, że możemy rozpocząć budowę, tak jak powiedziałem, największej inwestycji na terenie Ursynowa samorządowej od przynajmniej kilkunastu lat. I ja oczywiście cały czas na bieżąco we współpracy z Zarządem Zieleni i oczywiście z panem prezydentem, bo już dzisiaj mieliśmy okazję rozmawiać, będę pilnował, żeby te 100% środków potrzebne do tych dodatkowych elementów, a także droga rowerowa i rondo, to już zakres Zarządu Dróg Miejskich, powstały w najbliższym czasie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, teraz przejdziemy do punktu kulminacyjnego dzisiejszej konferencji, czyli właśnie do podpisania umowy na budowę parku. Podpisy złożą pan prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, Rafał Trzaskowski. A także Marek Stefański, współwłaściciel firmy Palmet, czyli wykonawcy, członek zarządu. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, przechodzimy do pytań. Czy mamy jeszcze uścisk dłoni? Czy mamy jakieś pytania? Mamy, proszę o ich kierowanie do mikrofonu, a także przedstawianie się wraz z podaniem nazwy redakcji. Dzień dobry, Kamil Jabłczyński, Nasze Miasto. Ja mam jedno pytanie do pana prezydenta, jedno do pana burmistrza. Może zacznę od pana burmistrza. Właśnie powiedział pan o tych elementach, które będą realizowane przez drogowców lub przez dzielnicę. Jaka jest perspektywa realizacji tych elementów? I do pana prezydenta. Nieco ponad rok temu utworzono buspas na Puławskiej, ponad rok temu obiecano buspas na Głębockiej. Chciałem zapytać, w perspektywie utworzenia strefy czystego transportu, kiedy i gdzie możemy się spodziewać nowych buspasów w Warszawie? Dziękuję bardzo. To ja króciutko, jeśli chodzi o zadanie inwestycyjne, które nas dzisiaj tutaj sprowadziło. Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy ogłosił przetarg i jesteśmy przygotowani, mamy zabezpieczone finansowanie na ten wariant podstawowy na całej długości, korzystając z opcji na odcinek pierwszy, czyli odcinek między Pileckiego a ulicą Stryjeńskich. Natomiast Zarząd Dróg Miejskich jest w trakcie uzgodnień z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Spodziewamy się, że jeśli tylko ta poprawa sytuacji finansowej, o której mówił pan prezydent, nastąpi, to ja mam taką nadzieję, że jeszcze w marcu uda się zabezpieczyć środki tak, żeby w 2024-2025 równolegle przy realizacji tego zadania inwestycyjnego, na które dziś została podpisana umowa, można było zrealizować komplet prac dotyczących okolicy Parku Linarnego. Dziękuję. Panie redaktorze, miasto działa jak naczynia połączone, w związku z tym my w tej chwili będziemy kończyć bardzo wiele
naszych inwestycji i remontów do końca przyszłego roku. Przy okazji będziemy czekali na decyzję dotyczącą linii średnicowej, bo jak pan wie, nie ma w tej chwili jasnych informacji, kiedy kolejarze zaczną rozkopywać nam miasto na pół i też jest pytanie, czy nowy rząd potwierdzi terminy i wtedy będziemy oczywiście państwa dokładnie informować, jak już będziemy mieli cały zestaw danych, gdzie będziemy w stanie ocenić, jak będzie wyglądała sytuacja komunikacyjna miasta. Będziemy państwa informowali wtedy o naszych planach dotyczących kolejnych buspasów, które oczywiście będziemy realizować, ale wszystko po kolei. Dzień dobry, Maciej Wójcik, Radio Jaska. Też pytanie do pana prezydenta o inną inwestycję, która też ma być zielona, plac bankowy. Wiemy, jak będzie to miejsce wyglądać, jak można skomentować zmiany, które tam zajdą, czy wrócą kultowe palety, no i też pytanie, jak można odpowiedzieć krytykom tej inwestycji z jednej strony, jeśli chodzi o ograniczenie miejsc parkingowych, a z drugiej strony różne organizacje społeczników, którzy narzekają w drugą stronę, że tej zieleni będzie na tym nowym placu bankowym po prostu za mało. Tak, zaczynam, mogę się oczywiście odwoływać do tego, o co pan pyta, dlatego że pokazaliśmy, zrobiliśmy eksperyment, jakby to było, gdyby tam nie było miejsca do parkowania, tylko ten plac by odżył. No to większość ludzi, którzy tam byli, a nie tylko posługiwali się złośliwymi wpisami w mediach społecznościowych, byli zadowoleni z tego, jak to miejsce przez chwilę wyglądało. Natomiast rzeczywiście jest nowa koncepcja, która mówi i o zieleni. Notabene zaczęliśmy to już robić, bo nie wiem, czy państwo zauważyli, ale przed samym ratuszem nasadziliśmy 10 drzew i będą takie same nasadzenia po drugiej stronie placu bankowego. I tam rzeczywiście tej zieleni będzie znacznie, znacznie więcej. No próbujemy znaleźć jak zwykle kompromis. Kompromis taki, który pozwoli nam zmienić oblicze całego placu, ale w taki sposób, żeby nie blokować tego placu na lata. Również stawaliśmy przed dosyć trudną decyzją, czy zmieniać torowisko tramwajowe, czy nie. Postanowiliśmy właśnie postawić na rozwiązanie kompromisowe, które zazieleni nam bardziej plac, ale nie doprowadzi do bardzo, bardzo długich prac przy zmianie wyglądu tego placu. No i oczywiście zawsze powraca pytanie dotyczące miejsc parkingowych na tego typu placach miasta stołecznego Warszawy. My tutaj mamy swoje koncepcje i myślę, że będziemy mogli jasno o tym mówić w przeciągu najbliższych miesięcy, o tym, jak place warszawskie powinny wyglądać, ale oczywiście to jest kwestia konsultacji z mieszkańcami, bo sam pan w swoim pytaniu zauważył, że mamy bardzo wiele skrajnych opinii na temat tego, jak place warszawskie powinny wyglądać. Dlatego robimy to krok po kroku. Zobaczcie państwo choćby plac Trzech Krzyży, gdzie staramy się postępować w taki sposób, żeby znaleźć kompromis, ale żeby ta przestrzeń miejska, którą planujemy, była znacznie, znacznie lepsza. Przy okazji jeszcze jeden komentarz, a mianowicie też wiecie państwo, co się dzieje, kiedy ingerujemy dosyć mocno w przestrzeń miejską w samym centrum. Najczęściej bardzo długie prace archeologiczne do tego dochodzą. Najlepszym dowodem jest plac centralny, gdzie niestety takie prace potem się okazuje trwają dużo dłużej niż to było planowane na samym początku. Dlatego jesteśmy bardzo ostrożni, jeżeli chodzi o zmiany i przeprowadzamy je krok po kroku, a nie w kilku miejscach naraz. I kolejna redakcja. Dzień dobry, Marta Stańczyk, Polska Agencja Prasowa. Też w sprawie kontrowersyjnej, mianowicie strefa czystego transportu. Budzi emocje w związku z obszarem, tak? Jedni uważają, że jest za duży, inni, że za mały. I pytanie, czy rozważał pan wzorem Wrocławia, na przykład wycofać ten projekt uchwały, przeprowadzić dodatkowe konsultacje i poddać już pod głosowanie nowej radzie? I kolejne pytanie, a może referendum? Pani redaktor, jakby była pani łaskawa znowu zauważyć to, do czego się zobowiązał polski rząd, a raczej rząd PiS-u. I proszę nie wzdychać, tylko proszę mnie posłuchać. A mianowicie jest to zapisane w kamieniach milowych. Wszystkie miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców powinny wprowadzić tego typu strefy. Zaczynam od tego specjalnie, dlatego że terminy gonią, a my chcemy uzyskiwać pieniądze z KPO. To po pierwsze. Po drugie, przeprowadziliśmy bardzo dogłębne konsultacje. Można oczywiście prowadzić kolejne konsultacje. Również przez cały czas jesteśmy w negocjacjach, w rozmowach z radnymi z Rady Miasta, dlatego że oni też mają sporo wątpliwości. I to znaczy, że traktujemy ten projekt po pierwsze priorytetowo, ale z drugiej strony zdajemy sobie sprawę z tego, że trzeba wypracować takie rozwiązanie, które będzie rozwiązaniem kompromisowym.
i prace, namysł, wyliczenia trwają. Dlatego, że jeżeli strefa miałaby być większa, no to to miałoby oznaczać większe wyłączenia czy dłuższe wyłączenia dla mieszkańców Warszawy. I jeżeli tego typu argumenty rzeczywiście przekonają radnych, no to ta ostatnia propozycja będzie inna niż ta wyjściowa, którą zaproponowaliśmy. Natomiast ja nie widzę powodu do tego, żeby znowu tę sprawę odkładać na półkę i opóźniać to przez kolejne miesiące. W związku z tym chcemy iść za ciosem i chcemy ten projekt przygotować tak, żeby mieć pewność, że większość warszawiaków go popiera, bo mamy dokładne wyniki tych konsultacji i wtedy przedstawić już ten ostateczny wynik Radzie i po poprawkach Rady głosować strefę. Mam nadzieję, że to jednak się dokona w przeciągu najbliższych tygodni. Bardzo dziękuję i proszę kolejną redakcję. Mam tu informację, że jest to już przedostatnia redakcja w kolejce do pytań. Miłosz Kuter, Radio dla Ciebie. Pytanie do Pana Burmistrza w sprawie STPK Baty. Kiedy możemy spodziewać się planu miejscowego dla tego miejsca? Według mojej najlepszej wiedzy nie nadzoruję jeszcze Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, natomiast z tych ustaleń z Biurem Architektury wynika, że wyłożenie planu miejscowego ma nastąpić w pierwszej połowie 2024 roku, powiedzmy marzec, maj, ten przedział. Natomiast uchwalenie, oczywiście, przepraszam, skierowanie pod obrady Rady Miasta Stołecznego Warszawy jeszcze w roku 2024, więc jeśli Rada Warszawy i obecna, tutaj, przepraszam, to już będzie przyszła kadencja, ale jeśli Rada Warszawy zdecyduje się podjąć taką uchwałę, to przewidujemy, że cały proces zostanie domknięty jeszcze w roku 2024, co zresztą będzie oznaczało, że będzie to jeden z najszybciej uchwalonych planów w mieście stołecznym Warszawa, bo przypomnę, że 12 października ubiegłego roku Rada Warszawy podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu. I odpowiadając na pytanie, którego Pan nie zadał, tak ochronimy teren zieleni, tak aby mieszkańcy mogli z niego korzystać. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Pojawiło się nam jeszcze jedno pytanie i teraz jest to już przedostatnia redakcja. Dzień dobry, Bartłomiej Kosek, biuletyn KEN 49. Ja mam pytanie do Pana Prezydenta odnośnie stricte tego, co dzisiaj się tutaj zostało podpisane. Czy podpisany dokument jest zgodny z projektem z 2016 roku i zapewnia poszerzenie ulicy Płaskowickiej na brakującym odcinku 900 metrów w okolicy Alei KEN? Czy też zakłada budowę w tym miejscu wielkiego targowiska, centrum handlu woźnego pośrodku parku wbrew woli mieszkańców? Z tego co wiem, projekt nie dotyka w ogóle ulicy Płaskowickiej. Jest to tylko ten teren zielony, który pan tutaj widzi. I ostatnie pytanie, tak? Tak, i ostatnie pytanie, bardzo proszę. Dzień dobry, Andrzej Rogiński. Panie prezydencie... A jaką redakcję pan reprezentuje? Dzisiaj reprezentuję redakcję na Wyżynach. Panie prezydencie, wróćmy do sprawy parku linearnego. Jako nie tylko dziennikarz, ale mieszkaniec Ursynowa uważam, że to jest fantastyczna sprawa, ten park, ale jest tam jedna łyżka dziegciu. Mianowicie mieszkańcy budynków przy ulicy Filipiny Płaskowickiej na odcinku od Alei KEN do ulicy Braci Wagów są bardzo zaniepokojeni, to tak delikatne powiedzenie, tym, że tam będzie bazar. Panie prezydencie, co pan zamierza zrobić, aby mieszkańcy nie obawiali się bazaru pod swoimi oknami? Panie redaktorze, no moim zadaniem jest doprowadzenie do kompromisu. Jak pan redaktor pewnie wie, ja mieszkam tutaj na Ursynowie i jest część mieszkańców, o których pan mówi, którzy sprzeciwiają się temu, żeby w ogóle w tym miejscu był bazarek. I jest część, olbrzymia większość mieszkańców Ursynowa, którzy bardzo chcą, żeby ten bazarek dalej funkcjonował i żeby został w pewnym sensie uratowany, a nie żeby został zlikwidowany. I w związku z tym po wielu, wielu rozmowach zaproponowaliśmy rozwiązanie kompromisowe, a mianowicie takie, że ten bazarek przetrwa, że będzie wkomponowany w zieleń i w to miejsce.
że on będzie mniejszy, co też jest powodem wielu protestów, dlatego że jak zwykle w takich sprawach mamy dwie strony medalu, ale chcemy, żeby ten bazarek funkcjonował w zupełnie inny sposób, bardzo sensowne wiaty są zaplanowane, czy stanowiska dla kupców oraz miejsca, gdzie kupcy będą mogli sprzedawać swoje towary z samochodów. Tak jak powiedziałem, wkomponowane w całe to miejsce, mniejszy niż ten bazar, który dzisiaj funkcjonuje, i w ten sposób wydaje się, że dochodzimy do kompromisu. No niestety tak to bywa, że mamy czasami konflikty pomiędzy mieszkańcami, którzy mieszkają przy jakiejś inwestycji, no i zdaniem mieszkańców, którzy z takiej inwestycji chcą korzystać. Zadaniem moim, dzielnicy, jest próba zaproponowania kompromisu. I proszę mi wierzyć, że na temat samego bazarku, jego kształtu, właśnie tych opinii, o których pan mówi, z samym panem burmistrzem odbyłem kilkanaście rozmów. I wynikiem tego, wynikiem również rozmów z samymi mieszkańcami i ze wszystkimi zainteresowanymi jest ten kompromis, który w tej chwili mamy w projekcie. Dziękuję państwu bardzo, dobrego dnia. Bardzo dziękujemy.